Jesień zbliża się wielkimi krokami, czas więc pożegnać słoneczne lato, a my to oczywiście robimy w naszym stylu, czyli będzie pięknie, kolorowo i kwiatowo. Pani Małgorzata Mroczkowska, witam serdecznie. Dzień dobry. Jaką propozycję mamy dziś dla naszych widzów? Dzisiaj mamy propozycję na pożegnanie lata, czyli łączymy kwiaty, które pojawiają się właśnie późnym latem w naszych ogrodach, także są to astry, łączymy je z owocami, z jabłkami, które też już w tym okresie na naszych drzewach są. Tutaj mamy takie jeszcze malutkie jabłuszka i dołożymy do tego jeszcze goździk, tak żeby wzmocnić barwę. Całość jest umieszczona w takim naturalnym koszyku, czyli idziemy tutaj w styl ogrodowy. Wszystko jest takie właśnie kwieciste, naturalne. Ale nie dość, że będzie pięknie wyglądało, to jeszcze będzie pachniało pięknie, bo te jabłuszka... Jabłuszka, na pewno. Aromat. Tak, tak. Tym bardziej, że one są jeszcze przebite wykałaczką, bo umieszczamy je na wykałaczkach. Na wykałaczkach, w sumie na takich większych wykałaczkach, na patykach szaszłykowych. Także ze względu na to, że ten sok jest gdzieś tam na wierzchu, to aromat będzie bardziej wyczuwalny. Czy ta gąbka, w którą wbijamy te kwiaty, ona jest nasączona wodą? Tak, ona jest nasączona wodą, także kwiatki mają stały dostęp do wody, więc... Czyli taka kompozycja też troszkę postoi na naszym stole. Na pewno. Astry są trwałe. Jeżeli nie astry, a chcielibyśmy taką kompozycję podobną zrobić z jesienną, to jakie inne kwiaty możemy wykorzystać? Późnym latem pojawiają się, też mamy dalie w ogrodach, też bardzo ładne. W sumie tutaj taki charakter kompozycji, jest to taki styl dekoracyjny, także jest to bardzo gęsta kompozycja ułożona z kwiatów, kwiecista, kwiatek przy kwiecie. Także myślę, że tutaj dalie byłyby też bardzo fajne, bo również mają taki kształt kwiatostanu. Ogrodowo to chyba najbardziej tak z jesienią kojarzą nam się astry właśnie. No, możemy też jakąś jarzębinę na przykład. A oczywiście, tak. Jeśli chodzi o owoce inne, to jak najbardziej może być jarzębina, ogniki, już gdzieś tam zaczynają się owoce pojawiać. Zachęcamy do zabawy Państwa tymi darami natury, które można znaleźć u nas we własnych ogrodach. I proszę, taką piękną kompozycję można bardzo szybko wykonać. Pani Małgorzata Mroczkowska, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.